Witajcie z powrotem, z tej strony a to Dicey Dungeon, kolejny odcinek. Tym razem rozdział trzeci Zabita Łotrzyka. Ja dziękuję wam za to, że byliście, jesteście, będziecie i zapraszam was na strumyki na kanale Twitch TV, a link znajduje się w opisie. A na koniec odcinka dla tych, którzy jeszcze nie obserwują tego kanału, u góry będzie takie fajne kółeczko. Kliknijcie, subskrybujcie, zostańcie, oglądajcie. Ruszajmy. Łotrzyk, złodziej. Tendencja wzrostowa. Z każdą turą zwiększa nam się ilość oczek na wszystkich kostkach. Powiem krótko, no jest trudno. Jest trudno, już kilka razy się wyłożyłem na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze. Działajmy. Gorący łeb. Podatność na lód. Mamy jedyneczkę, podzielmy sobie trzy, obrażenie zadajemy. Mamy dwójeczkę. Mamy trójeczkę. No i teraz nam zasadzi takiego strzała, że odpalanie nie ma problemu. Podzielmy sobie. Będą dwie dwójki, kończymy. Pierwsza wygrana, no udało nam się, że mu się kostki nie wylosowały. Rzuć dwie jedynki, może być. Idziemy na różę. A róża nas zje. Jak róża wylosuje szóstkę, to dostaje ciernie. Mamy piąteczkę. Podzielmy. Trójka, dwójka, idealnie. No i właśnie, ma ciernie. No i teraz atakowanie nie ma sensu na róży, szczerze mówiąc. Zróbmy sobie z tego jedynkę, a z jedynki zróbmy sobie dwójkę i potem będą trójki. O, nie będziemy mieć cierni, także spoko. Teraz sobie zrobimy potknięcie. Wygrywamy, awansujemy. Nowa kość. I ruszamy na piętro drugie. I pasowałby mieć dostęp do jedzenia i do umiejętności, więc kałamarniczka zajeżdża na salony. Trójeczka, jedynka. Z czwórki robimy piątkę, z piątki robimy szóstkę. To sobie to zostawmy, tak? To będą dwie jedynki, nie. Dobra, zostawmy, tak? A dwie jedynki, czyli oślepi nam kość. To nie robi nam żadnej różnicy, bo i tak mamy same szóstki. Podzielimy dwie jedynki. Podzielimy sobie na dwie. Czwórka. Tu atakujemy, tu atakujemy, tu atakujemy. Z szóstki robimy sobie jedynkę. Jedynkę atakujemy i kończymy turę. Dzięki temu teraz będziemy mieć dwójki. Dwójki już możemy sobie zużyć. Oślepienia tylko lecą i nie przeszkadza mi to wcale. Obrażenia, obrażenia, obrażenia. Na razie mamy szczęście. Po prostu mamy szczęście, nic więcej. Mówię wam. Bo starałem się to już przejść kilka razy i za każdym razem, no, najprostsi przeciwnicy dawali sobie ze mną radę. Dobra, kamarniczka, jeszcze wpadniemy, na pewno wpadniemy, nie raz, nie dwa. Pół levela mamy. Proszę, jakąś fajną umiejętność. Ukradnij złoto, no bez sensu. Alchemiczka i czarodziej, alchemiczka. Mamy piąteczkę, podzielmy sobie. Trójka, dwójka, fajnie. Z piątki zrobimy szóstkę, z szóstki zrobimy dwie jedynkę. Robimy obrażenia. Myk. Au. Podzielmy na dwie. Tego zróbmy sobie trójeczki. Kończymy turę.
Ej, ale ma fajne kości. Podpalił mi wszystkie. Super. Potknięcie 3, 6, 9, 12, 15, 18. I tak trzeba by zrobić 2, 4, 6. Świetnie. Level up. Kunai czy Sala Luster? Kunai, chyba kunai. Bierzemy kunai. Idziemy do sklepu. Co my tu mamy? Duplikacja kostki, zadaj obrażenia albo pancerz. Dmuchawkę bierzemy. Wyposażenie. Co my tu mamy? No wszystko już mamy. Zapchane. Idziemy na czarodzieja. Jak widzicie, to naprawdę na 1, 2, 3 życia zostaje nam nieraz pod koniec rundy. Panie czarodzieju, no mam te czwóreczki, które mi nic nie dadzą. No zrobimy piątki. No i z piątek robimy obrażenia, chyba że podzielimy na 1 i 4. Super, nic mi to nie da. Z tego robimy obrażenia, z tego robimy obrażenia. Zadaj 5 obrażeń, zadaj zabrzeć 2 kości. Spoko, spoko. Idealnie. Szóstka plus jedna kość. No i teraz będą co? Będą jedyneczki. Okej. To będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak zróbmy. Czarodzieje zostały 3 życia. Raz nas zaatakuje, czy dwa razy? Za 5. Jeszcze za podpalenie. I pięknie, czarodziej zniszczony. Dwa jabłuszka nam zostały, z tego co kojarzę. Świetnie. I idziemy na piętro trzecie. Piętro numer 3. Złotą rączkę musimy pokonać. Ona jest na poziomie trzecim. To idziemy. Ostatnio się na nim wysypałem. Już mi się to nie podoba. O, pięknie, mamy potknięcie. No to ruszamy z obrażeniami. To sobie podzielmy, bo dzięki temu mamy dwójkę. I tu za dwa. Stało mu 13 życia. Jest git. Połączy kostki, połączy. Staniemy za 6. Dostaniemy za 2. Mamy czwórki. Tylko zrobimy piątki. Nie, podzielmy sobie. Za 2, za 3. Mamy ósemki. Z tego zrobimy sobie 5. Z piątek robimy 2 obrażenia. Dostaniemy na pewno za 6 i dostaniemy za 8. Ale mamy szóstki. Szóstki, robimy 2 jedynki. Podzielimy na 2. Kończymy. Zrobione. Spoko. Zdrowie. Zdrowie. Ulepszenie. Co my ulepszamy? Sztylet chyba. Kunai. No kunai też jest fajny. No dwójkę naprawdę byśmy robili konkretne obrażenia. Mławka to jest taka sytuacyjna. Złota nie chcę. Wytrych. Przy szóstce podziel na 3, czyli będzie podwójka. No to najwyżej potem ulepszymy. Przy trójce wyrzuć 2 jedynki. I to nie jest też głupie, ale to jest jednorazowego użytku, a kunai jest wielorazowego. Ulepszmy sobie kunai. Tak jest. Naśladowca i pianek. Naśladowca czy pianek? Pianek jest, będzie słabszy, bo on drugi poziom. No, zróbmy pianka. Podzielmy kostkę. Mm.
Idealnie, idealnie. To kunajza jest super zadziałały. Awansujemy, dodatkowa kość, świetnie. Jakaś fajna umiejętność, unik niestetnego ataku. Ja bym to sobie zgarnął. Szczerze mówiąc, to ja bym sobie to zgarnął zamiast tego złota. Ej. O. Idziemy na naśladowcę. Teraz chyba będą trójki. A niech kopiuje, mi to nie przeszkadza wcale. Tu podzielimy, będzie jedynka, dwójka. Jedynką atakujemy za dwa, dwójką atakujemy za cztery. Robimy trójeczki. Świetnie. To jedynką może mnie zaatakować. 1-3. No dobra, dobra, mamy czwórki. Co my z czwórką możemy zrobić? Czwórki możemy zamienić na piątki, ale możemy podzielić. Zrobią nam się dwie dwójki, czyli atakujemy za 8. Następnie, czwórkę mogę zamienić na piątkę. Piątkę mogę zrobić u nich ataku i tu zaatakować za 2. Naśladowca ma wszystko. Piątkę da unik. Dokładnie. Szóstkę da sobie dwie jedynki. Tym sobie uniknę obrażeń. Ładnie teraz zagram. Teraz mam szóstki. Z szóstek robię dwie jedynki. Podzielę na dwie. 2, 4, 6. Pięknie. I kończymy na śladowce. Pokonany. Rozpoczynamy z jedynkami. Ja wiem, kim ty jesteś. Jesteś zwycięzcą. Super. Idziemy do sklepu. W sklepie mamy zadaj obrażenia 10. O, luzorypiste. Ja to chcę. Chcę to. Zdecydowanie to chcę. Wyposażenie. Te piątki to wywalamy. Aha, szóstkę. Nie, to wyżyć dwie jedynki. Wywalamy to. Włócznie chcę. Idziemy na piętro czwarte. Proszę, jabłuszko. Jest jabłuszko, tak? Dobra. O Jezu, stereogłowy jest wykokszony. Super przeciwnik. Jest podatny na porażenie. Podzielmy sobie kosteczkę. Kończymy turę. Dwójki sobie zduplikujemy. Świetnie. Czyli tu robimy sobie już potknięcie. I 4, 8, 12, 16, 18. Ej, idealnie. Idealnie. Wykokszony jest to kunaj. Udało się. Na razie się udało dojść. Idziemy tu. Mamy co? 3 złota. Aktywuj truciznę. 3 użycia. Max 2. Ale my dwójki zużywamy na coś innego. Następny element wyposażenia ma jedno życie w tej turze. Dwójka i szóstka. Nie. To strasznie sytuacyjne. Nic z tego. Co tutaj mamy? Zadaj obrażenia za każdy jeden na wrogu. No, możemy wziąć, ale niestety nie mamy trucizny. Dobra, Krystalina. Ruszamy na ciebie w takim razie. Mamy trójeczki, bardzo mnie to cieszy. Trójkę sobie podzielę, zrobię sobie obrażenia za 6. I tu wchodzimy trójkami. Kończymy turę. Na razie nie mamy co z czwórkami tylko zrobić tak naprawdę. Parzyste, nie macie. Dobra. Mamy czwórki. To jest tak, że te czwórki to faktycznie nam nic nie pomogą. Mamy trójkę i jedynkę. Tą czwórkę możemy zamienić na piątki. Piątkę możemy zamienić sobie na następny atak. I dwa obrażenia. Czyli mamy unik. Odzyskaj zdrowie? What the hell? Oj, mamy szósteczki. Wiecie, co to oznacza? 10 obrażeń. To dzielimy na dwie. Dwie trójki, świetnie. I robimy 4 obrażenia. Pięknie. Teraz ona będzie się leczyć.
Boga zdrowia. Losowe błogosławieństwo. Kuria, no dobra. Ale jest pokonana Krystalina w tym momencie. I zaczynamy z dwójkami. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. I teraz tak, aha. Wchodzimy na... To jest jabłko. Oho, to jest wróg. No dobra. Znowu nie wypatrzyłem. Ale już zajechaliśmy ładnie na wejściu. Obniż zdrowie o połowę. What? Oh my goodness. Trójeczki. Lecimy szybko z trójeczkami. To dzielimy. Czyli dostaniemy... ładny wpiernik dostaniemy. Oh wow. Mamy czwórki, z którymi nie mamy co zrobić. Czy możemy to podzielić? Tu robimy trójkę. Robimy jedynkę. Czwórki robimy piątkę. Z piątki robimy unik. I dwa obrażenia. Dobra. Mamy szósteczkę. I z szósteczki robimy 10 obrażeń. Ej, to jest nie fair. Ale dobrze, że zostawiliśmy tamto jabłko. Piła do metalu, podziel kostkę na 3. Ej, to jest super. Minimum 3. To byłoby super. Albo ulepszenie, ja bym chciał może ulepszyć. Sztylet. Włócznia, 14 obrażeń. To będzie 12 obrażeń na szóstce, plus włócznia i wytrych będzie dobry. Jak dojdziemy do szóstki, to będzie konkretne obrażenia. Okej, okay. Co się podmienisz ze mną? Zaraza na kunai. Nie, nic z tego. Idziemy na piętro piąte. Gargulec, gargul, nie lubię gargulca, no ale trudno. Idziemy na gargulce. Mamy jedyneczki. Spoko. Robimy obrażenia. Teraz robimy potknięcie. Nie, spaliłem. Nic może się uda. Na razie nie ma co z tym zrobić. Mamy trójeczki. Fajnie. Podzielmy sobie kostkę. Za 4, za 2 i za 6. Poszedł gargulec, o dziwo. Poszedł ładnie. Okej, 3 obrażenia. Jest znośnie, jest znośnie. Mamy czwórkę. Dzielmy kostkę na dwójki, za 4 i za 4. Gargulec pokonany! O tak. Następny poziom za mnóstwo expa. Teraz tak. Możemy iść na głośnego ptaka, albo możemy iść na wikliniaka. Głośny ptak, pamiętam, że na tych unikach strasznie bazuje. Więc chodźmy na głośnego ptaka, bo on nie zabierze, powinien nie zabrać nam dużo życia. Mamy piąteczki, unikniemy sobie ataku, podzielmy sobie kosteczkę, mamy czwórkę, czwórki damy sobie tu, z tego robimy obrażenia, z piątki, no to dobra, dajmy sobie to i to, sobie. Hej, co dla mnie ma głośny ptak, uciszy mnie, okej, okay. Obrażenia. Mamy szóstki, 5 obrażeń tylko, ale picha. Ale to mnie szkoli, niczym to nie przeszkadza. Kunai mi skasowali, trudno. Tu obrażenia i tu obrażenia. No ma dubel, ale... O, dobra. Osłabienie mi się nie zarzuci. Nie zarzuci mi.
Mamy jedyneczki. Podziel wartość na dwie. Teraz będziemy mieć dwójki i możemy skończyć ptaka. Cztery, osiem, dwanaście, szesnaście. Nie, no wyciszył mnie, ale kicha. Gdzie mieć trójki? Jak mi osłabisz to, to się wkurzę. Dziękuję bardzo. Dwójka, dwójka. Kończymy, nie, naprawdę. Kończymy ptaka. Ja nie chcę tracić życia bez sensu. Okej, okay, mamy jabłuszko, które będzie nam bardzo potrzebne. Nowa umiejętność. Redukuje obrażenia, to nie. I zobaczmy, co ma dla nas sklep. 10 życia. I ja bym bardzo chciał te 10 życia. Skróć wszystkie wyposażenia, o. Ty, skróć wszystkie odliczenia, ale to odliczanie mam tylko na jednym, nie? Tylko na dmuchawie mam odliczanie, dokładnie, nic mi to nie da. To co? Kupmy sobie zdrowie. Obrażenia, weź nową kostkę, wartość minus 1. Nie, mam ulepszone fajnie umiejętności, więc sobie bierzemy tylko życie i idziemy na wikliniaka. Czwórki. Mamy trójkę. Jedynkę. Mamy czwórkę na piątkę. Unik i dwa obrażenia. No nie mamy co zrobić z czwórkami, to jest prawda. Ale szóstki robią robotę. Robimy 10 obrażeń. Szóstki bym podmienił na jedynki. I z jedynek bym zrobił coś takiego. Bo będą nam teraz dwójki nam wyskoczą. I zostanie 16 obrażeń. Au, to bolało. No i robimy co? Robimy potknięcie po prostu. Mini kliniak pokonany. Idealnie, idealnie. Mamy co? Ulepszenie mamy. Tylko co my chcemy ulepszyć? Możemy włócznie ulepszyć na 14. Albo dmuchawę. Sztylet. No sztylet jest spoko. Nie powiem, że nie. Ale włócznie 14 obrażeń. Ulepsz. Tak. Idziemy na śpiewaczkę. Nie pamiętam, jakie mam umiejętności za bardzo. Max 4. Czyli osłabienia będą leciały. 12 obrażeń. Dobra, mamy czwórkę. Robimy piątkę. Robimy unik. Z piątki robimy szóstkę. Nie, zdajemy obrażenia. Szóstki nam się przydadzą za chwilę. Ała, będzie bolało. Oj, będzie bolało. Szóstkę dzielimy na dwójki. Idealnie! 14 obrażeń. 4, 8, 12, 3. Super. I tego robimy. 2 i 2 i pokonana. Perfekto! Tu już się bałem, że mogło być nieciekawie. Mamy szósty poziom, maksymalny, dodatkowa kość. Czyli zaczynamy od jedynki, jak mniemam. Czyli wbijamy na szóste piętro. I co to będzie za boss?
Złodziej kontra Maja. Dobra, zaczynamy z jedyneczkami, więc wbijamy na Maję. Proszę, niech to się uda, niech to się uda. Czyż to nie kolejna kostka? Mam nadzieję, że nie masz osteoporozy. No nic, witaj w porażkowie, kosteczko. No dobra, mamy to. Podzielmy sobie. Robimy na razie obrażenia z jedynek. 70. Jakie ma umiejętności? Dobra, mamy dwójki. Tylko nie poraź mi tego, proszę. Wiedziałem po prostu. Ale dobra, robimy potknięcie. Robimy potknięcie. Zużyjemy sobie jedną dwójkę. I zostało 30 życia, Mai. Parzystą. Nie, a ma czwóreczkę. Unik. Dobra, dobra, dobra. Co nam popaliłyście? Wszystko nam popaliście, oczywiście. Podzielimy sobie kość na jedynkę i na dwójkę. Kunai sobie odblokujemy. Zadamy sobie obrażenia. I tutaj 3, 6, 9. Spoko. Ma czwórkę, szóstkę, trójkę i jedynkę. Dobra. Mamy potknięcie na czwórce. To źle. To bardzo źle. Chyba, że sobie przeskoczymy na szóstkę. To nie jest wcale takie głupie. Robimy sobie piątkę. Z piątki robimy sobie szóstkę. Z szóstki robimy 14 obrażeń. I z szóstką kończymy Maję. Magnifik, po prostu magnifik. Pani losu, jedno muszę ci oddać. Twoja wytrwałość jest godna podziwu. Ciągle myślisz o pragnieniu swego serca? Walczysz o tę jedną wspaniałą nagrodę? No to kręcimy. No to ja wiem, co będzie. Dokładnie. Dokładnie. I stop, no popatrz, co za pech. Udało się, nasz złodziej Łotrzyk, asasin, jak zwał, tak zwał, pokonał Maję jako bossa. Dzięki czemu ukończyliśmy ten poziom i możemy przejść dalej. Ja dziękuję wam ślicznie za uwagę, przypominam to, co mówiłem na początku. U góry klikamy, na dole sprawdzamy, wbijamy i razem gramy. Do zobaczenia, dziękuję wam ślicznie za uwagę, mówił ja, Net Niedźwiedź. A to było Dicey Dungeon.